Witam wszystkich serdecznie. Podsumowanie stycznia 2024. Co się rzuca w oko? To, że udało się nam zjeść 45 kWh w tym miesiącu. Co naprawdę jest fajnym wynikiem, gdyż w poprzednim roku zrobiliśmy tylko w styczniu 10, a 2 lata prędzej 27. Żeby tak sprawdzić jeszcze dalej do tyłu, no to w styczniu mieliśmy 26. Więc można powiedzieć, dobra, cofniemy się jeszcze jeden rok, żeby nie było, że jest przypadek. Tu mamy naprawdę fajnie. Fajnie, bo tu mamy 70, ale wtedy też układ troszkę był chyba zdrowszy. Chyba inny regulator był, no ale wiem, że nie ma jakiegoś tam mega super wyniku, ale porównawczy wynik jest w miarę ok. Tym bardziej, że była bardzo niska temperatura w akumulatorowni. W ciągu miesiąca nawet sięgało zera w te najbardziej zimne dni, gdyż mocno ograniczyłem zużycie prądu na dogrzewanie akumulatorowni i powiedzmy sterowni. Za to troszeczkę nam spadło zapotrzebowanie ogólne na prąd. Niestety te okienko z stycznia pierwszy raz przerabiamy. Nie mamy porównania miesiąc do miesiąca z poprzedniego roku, ale będziemy nad tym działać, żeby było więcej danych. I będę jeszcze troszkę starał się uzupełnić tą, bo widzę, że tu jeszcze coś nie dociągłem. Ale jak to się mówi, to jest cały czas w rozwoju. Żaden rok nie jest taki sam. Co widzimy, że zużyliśmy sumarycznie 229 kW energii z sieci. Nie jest to jakoś mega dużo, bo były miesiące, gdzie więcej zjadałem. To mogę tutaj nawet pokazać. 2023. Przykładowo tutaj mieliśmy 300. Tu już było troszeczkę mniej, bo zacząłem ciąć koszta na grzaniu. No ale można powiedzieć, że było tego dość dużo. Można powiedzieć rok do roku. Co jeszcze tutaj? Na razie mamy bilans. Kupiłem pierwszy węgiel. Jeszcze coś mam, ale wiem, że na pewno mi braknie, jak będzie taka pogoda. Zaczyna wpływać coś, jakieś opłaty za benzynę. Ile mi wychodzi? Jakieś opłaty roczne za wodę. Jeszcze jako taki rachunek za wodę chyba nie dostałem. Albo to był chyba za wodę plus jakieś tam opłaty. No, będę to zbierał. Jestem ciekawy, jak to będzie wychodzić i co tu się będzie działo. Tu sobie zrobiłem obliczenie procentowe. Tylko tu napisałem, co to jest. Stosunek zeszłorocznych kosztów, ile zrobiłem do tej pory z tego tutaj. Więc no, już jesteśmy w pierwszym miesiącu w 14%, no ale to robi głównie, że kupiłem sobie węgiel. Jedna tona, jakby co. I co? Co będziemy robić głównie w tym roku? Tak jak było w podsumowaniu ostatnim w tym roku, tak samo będziemy głównie działać na tym, żeby tutaj było jak najmniej. I tutaj jak najmniej, bo jak to mówi się, wyprodukować więcej, zjeść więcej zawsze idzie, ale najpierw trzeba ograniczyć straty. Dlatego będę kontynuował improwizowaną termomodernizację dachu, co w pewnym momencie też będzie pokazana, ale chcę to skończyć. Więc jak to się mówi, na razie tyle z podsumowania. Tu jeszcze komentarz co do stycznia. Może by więcej się zjadło, ale Solar Tracker stał w miejscu. Dobrze, chyba tyle. Staram się to jakoś krócej ugryźć niż poprzednio.
Mamy jeszcze, tutaj mamy zaznaczone całkowite zużycie, no ale to nam nic nie daje, bo dużo nie wyprodukowaliśmy. Dobra, nie naciągam na minuty. Widzimy się za około miesiąca i będziemy coś dalej działać w instalacji. Tak, żeby tutaj na koniec roku ta liczba była jak najmniejsza, a profity były jak największe. Więc jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia, do następnego. Cześć.